BGP Black Holing, z czym to się je? Z czym to się je? BGP Black Holing albo BGP Black Holing to jest jeden z mechanizmów, który może nam posłużyć do ochrony sieci, a jest generalnie wykorzystywany jako mechanizm na liście dobrych praktyk sieci każdej wielkości. Jeżeli mamy więcej niż jeden router, to już pewnie jest sens zastanowić się nad tematem. W ogromnym skrócie BGP Black Holing jest to mechanizm pozwalający nam odrzucać niechciany ruch za pomocą kryteriów, które są możliwe do zdefiniowania przez protokół routingu. Po co chcielibyśmy odrzucać niechciany ruch? Ano na przykład dlatego, że w momencie, kiedy on dostanie się do naszej sieci, to po pierwsze może już spowodować niechciane przez nas zjawiska, a po drugie dlatego, że jeżeli jesteśmy większą siecią, to być może nawet nie chcemy transportować tego ruchu wewnątrz tej sieci, tylko chcielibyśmy go już odrzucić na brzegu. Black holing to jest jeden z mechanizmów, które można w ramach praktycznie tej samej koncepcji BGP zrealizować. Inna koncepcja to jest na przykład sinkholing, czyli mechanizm, w ramach którego tej samej konstrukcji konfiguracyjnej jesteśmy w stanie przekierowywać ruch i na przykład zgrywać go sobie z brzegu własnej sieci gdzieś wewnątrz jej w chronionym tunelu, na przykład grę albo w chronionym tunelu IP i później analizować. Też wielu operatorów na świecie stosuje zarówno jeden, jak i drugi mechanizm do tego, żeby dbać o bezpieczeństwo swojej sieci i jednocześnie oglądać, co się w tej sieci dzieje, jaki ruch do niej dociera. Black holing tylko ruch usuwa, a sinkholing umożliwia go przechwycenie i analizę. Tak jest. Który i gdzie ma sens w przypadku firmy? Jeden i drugi. Pytanie, ile mamy zasobów na to, żeby zajmować się obróbką tego, co dostajemy. Przy black holingu de facto nie musimy się przejmować, jeżeli mamy zaufane źródło informacji o tym, jaki ruch należy poddawać black holingowi, albo sami potrafimy to stwierdzić, to w zasadzie nakład administracyjny jest minimalny. Nie trzeba modyfikować żadnych access list, nie trzeba modyfikować firewalli. Na jednym z tylko z routerów specjalnie przygotowanych mówimy, że ruch do tego adresu IP albo ruch z tego adresu IP jest przez nas niepożądany. Czy to jest adres IP, czy to sieć, to już zupełnie obojętne w tym momencie. Natomiast przy sinkholingu dobrze by było, że jeśli już zbieramy te informacje, to następnie ktoś by im się przyglądał. Jest parę takich organizacji nieformalnych na świecie, które oferują taką usługę, że będą analizowały ruch odbierany w ramach takich sinkholingów u klientów, no ale oczywiście to zawsze jest kwestia prywatności i chęci do podzielenia się tego typu informacjami i tak dalej. Innymi słowy, jeżeli mamy dział bezpieczeństwa, który jest zainteresowany analizą ruchu, który dociera do nas do sieci i jest ruchem dziwnym, to pewnie sinkholing nie będzie dla nich zbyt dużym obciążeniem administracyjnym. Co rozumiemy przez dziwny ruch? Przez dziwny ruch rozumiemy po pierwsze tak zwany ruch do przestrzeni adresowej zupełnie nieprzydzielonej. Znaczy mamy przestrzeń adresową przydzieloną, załóżmy, że to jest przestrzeń adresowa /24, mamy używane 5 adresów IP tylko w ramach tej przestrzeni adresowej, pozostałe są nieużywane i nagle zaczynamy obserwować coraz więcej ruchu do adresów IP, których mamy nigdzie nieprzydzielonych. One nigdy nie generowały ruchu, nie powinny otrzymywać ruchu, bo nie są nigdzie przydzielone i nagle zaczynamy widzieć do routerów brzegowych naszych przychodzących taki ruch. Taki ruch może oznaczać wiele rzeczy. Taki ruch może na przykład oznaczać sytuację taką, że nasza sieć jest już spenetrowana i włamywacz próbuje się dostać z powrotem do kanałem komunikacyjnym do naszej sieci, przy czym nie jest w stanie rozróżnić hostów publicznych. Taki ruch może być również interesujący dla osób, które zajmują się przygotowaniem sygnatur IPS-owych czy analizą potencjalnego ataku na korporację, w której pracują, ponieważ są w stanie zbadać, co to miałby być za interesujący ruch. Bardzo dużo takiego ruchu oczywiście dociera do nas w ramach skanów, które są rozpowszechnionym narzędziem do przeglądania sobie przestrzeni adresowej. No i wtedy taki ruch nie zawiera praktycznie żadnej użytecznej informacji poza jakimiś adresami IP, które są rozsiane po całym świecie, są adresami botnetów albo są adresami z jakiegoś uniwersytetu czy jakiejś innej placówki badawczej i są to po prostu proste próby nawiązania połączenia.